Ratusz opublikował mapę z proponowanymi lokalizacjami stacji rowerów miejskich. Ma ich być 12. Cztery spośród nich położone są na północy miasta, na ulicy Kowalskiego na wysokości sklepu Duet, następna u zbiegu ulic Daszyńskiego i Szpitalnej, kolejna w pobliżu skrzyżowania ulic Nowomiejskiej z Młynarskiego i jedna na ulicy Putry w pobliżu Minkiewicza. W środkowym pasie miasta stacje znalazły się na Sikorskiego, w sąsiedztwie Plazy, na Kamenie u zbiegu Północnej i Wileńskiej. Kolejne trzy stacje to skrzyżowanie Sejneńskiej i Szkolnej, Plac Marii Konopnickiej i Park Konstytucji 3 Maja od strony skrzyżowania ulicy Hammerschmidta z Mickiewicza. Ostatnie dwie stacje, jedna nad Zalewem Arkadia i najbardziej wysunięta na południe, przy ulicy Siedleckiej. Konsultacje rozpoczną się 12 listopada i potrwają 2 tygodnie. Aby przekazać swoje sugestie dotyczące lokalizacji, wystarczy pobrać z internetu stosowny formularz. Jest dostępny na stronie ratusza. Należy go wypełnić i wysłać mailem na adres rfz@um.suwalki.pl lub dostarczyć do Kancelarii Ogólnej Suwalskiego Magistratu.